Jak kamerę został zatrzymany na lotnisku? Wszystko w tym filmie. Na samym początku chciałem ci tylko mordo powiedzieć, żeby zrobił łapeczkę w górę subskrypcję, bo chciałem do wakacji wbić 50 subskrypcji. Także mordy, każda osoba, która ogląda ten film, fajnie by było, jakby zrobiła lajka i zasubskrybowała mój kanał z dzwoneczkiem. I napiszcie właśnie w komentarzach, co tam u was. Ja na każdy komentarz odpowiem, albo przypnę serduszko. Także co mordo, ja już tutaj nie przedłużam, no i zapraszam cię do oglądania. A więc mordy, zaraz wam puszczę shota, gdzie trener wyjaśnia, jak to wszystko właśnie wyglądało, podczas gdy właśnie policja zatrzymała kamerzystę na lotnisku. Zobaczcie sobie sami. Co nas z tym chłopakiem? A więc zaczęło się to tak. Wymyśliłem pomysł o odcinku zagrania w milionerów. Następnie Kamuś odmówił mi. Znowu mu to zaproponowałem, bo nie miał wcale pomysłu. Okej, ktoś jeszcze powiedział, nie masz pomysłu, to dawaj to, nie będę mówił kto. I okej. Kamuś przystał na to, więc powiedział mi coś takiego. Znajdź kilka osób, najlepiej dwie, które będą chętne na taki odcinek. Więc ja napisałem post na Instastory, że poszukujemy dwóch chłopaków. Odezwało się sześciu chłopaków. Byli oni spoza Szczecina. Jedna osoba była ze Szczecina i to właśnie był ten chłopak, więc wziąłem już go, bo był najbliżej. Miał od nas 20 minut. I co się później wydarzyło? Sprawdziliśmy mu dowód. Miał ukończone 18 lat. I ogólnie, jakby wam to powiedzieć, miał 18 lat i no nikt by nie wpadł na to, żeby komuś książeczkę zdrowia sprawdzić. No nikt na to by nie wpadł. No ja na przykład widziałem setki osób, które przychodziły na film i nie widziałem czegoś takiego, żeby sprawdzać komuś książeczkę zdrowia. Okej, następnie przyszliśmy do domu i Kamuś się pyta go, że zadania są naprawdę mega mocne. Czy ty jesteś w ogóle gotów, bo możesz zrezygnować? Ale ten chłopak mówi, że łe, takie zadania, nie ma problemu, zrobię. No i tak się zaczęło. Chłopak był gotów na wszystko. Po trzech dniach od dodania filmu nagle zaczęła wybuchać oferta, że po tym chłopaku było coś widać. Po trzech dniach. Chociaż w pierwszy, w drugi dzień nic nie było. Ten film robił wyświetlenia, był kolejny film. Pod tym filmem nie było żadnych komentarzy. Nagle po trzecim dniu wybucha fala hejtu, że po tym chłopaku było widać, że on jest intelektualnie. No nie było widać. Po trzech dniach, gdy jakaś pani opiekunka powiedziała wam, że ten chłopak miał trudne dzieciństwo i tym podobne, to dopiero zauważyliście, że on jest chory intelektualnie. I dobrze. Byliśmy w Egipcie. Rozpętała się ta cała burza. Kamuś chciał w Egipcie usunąć ten film, dlatego chłopaka powiedział coś takiego. Usunę ten film dla dobra tego chłopaka, lecz poszło tyle zgłoszeń do kanału YouTube. Na ten film, że nawet nie zdążył się zalogować do YouTube Studio, a tego filmu już nie było i nie mógł się z tego wytłumaczyć. Okej, przyjeżdżamy sobie pięknie do Katowic. Przelatujemy sobie spokojnie do Katowic, wysiadamy sobie z samolotu, wsiadamy sobie grzecznie do autobusu, który to przewozi na lotnisko. I na lotnisku podchodzi, nie wiem, czy to była służba wojskowa, czy ktoś tam, ktoś, kto pilnuje sobie na lotnisku. I mówi coś takiego, czy pan kamerzysta? No wiadomo, powiedzieli po imieniu i nazwisku sobie tam. Czy pan kamerzysta? No i Kamuś mówi, że tak. Zapraszam pana. No i dobrze, Kamuś poszedł. Już go od tamtego czasu wcale nie widziałem. I co? I Viola się zainteresowała, bo sami wiecie, że Viola zawsze stanie w obronie Kamusia.
Viola poszła i zapytała się tych panów, gdzie. I Violę wypuścili, porozmawiali tam z nią. Wypuścili. Czekam nadal z Kasią. Bo my z Kasią byliśmy przy paszportach, żeby, no po prostu, żebyśmy przeszli zapytankę, o tak. I przychodzi ten sam pan, który wziął Kamusia i mówi do Violi: Panie Violu, zapraszamy z nami. No i cóż, czekaliśmy z Kasią sobie na poczekalni, na lotnisku, na Violę. I co się okazuje, przychodzi ten sam znowu pan i mówi: możecie państwo jechać, Viola zostaje. Spokojnie, nic im się nie stanie. No dobra. Później oczywiście poszliśmy sobie na te badania lekarskie, na te covidowe, bo co się okazało, w Egipcie nam powiedzieli, że robiąc w Egipcie badania, w Polsce nie musicie robić badań. No i Kamil zapłacił za te badania około tam 800 zł, a tutaj w Polsce musieliśmy po... no badania wychodziły po 160 zł. No i od tamtego czasu z żadnym z nich się nie widziałem, ani z Kamusiem, ani z Violą. Tak to bywa, kochani. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Więcej niestety nie mogę mówić, bo... No. A więc uważam, że on tam naprawdę bardzo ciekawe informacje nam powiedział. Więcej oczywiście nie mógł, o czym sam powiedział. To już był koniec tego odcinka, zawsze suba, łapkę w górę. Ja spadam, napiszcie tam u was. Elo.